Siema wszystkim, tu Sato HD, spotykamy się w 33 odcinku z Sims City, waszego ulubionej, waszej ulubionej serii w moim wykonaniu. No i co my tutaj dzisiaj robimy? Na pewno zajmiemy się jeszcze, że tak powiem, robotą, jakby tutaj to dobrze powiedzieć. Mam na celu dzisiaj wybudować kolejne farmy, gdyż sami dobrze widzicie, że to wszystko jest potrzebne i to naprawdę w bardzo dużych ilościach. Coś mi się wydaje, że kolejna farma będzie tej wielkości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie wiem. Ale mam nadzieję, że uda nam się dojść do czegoś sensownego. Ponieważ, jak dobrze wiecie, wszystko jest w naszym mieście bardzo, ale to bardzo potrzebne. A więc co? Weźmy na pewno... O właśnie, akceptujemy. Tutaj widzimy jakąś wodę, czyli oczywiście co? Ja oczywiście daję tą wodę, pociągniemy. Weźmy dolinkę. Dajmy. O, to w ten oto sposób. Tak, tutaj tak pięknie jest. Nasz basen. No i co dalej? Co dalej? Jakieś górki, pagórki. Wzgórza by mi się, nie góry, wzgórze. Wzgórze by mi się przydało bardzo tak. Gdzie niegdzie tak tutaj było. O, właśnie, coś w tym stylu. Zrobić. Co dalej? Co dalej? Na pewno potrzebne będą nam niezliczone ilości lasów, tak jest, teraz się bawimy z lasami, tak jak to widać na załączonym obrazku, tak jest. Okej, fajnego newsa wam powiem, ponieważ to dzisiaj dopiero zrobiłem, nie mogłem wcześniej, lecz tak, dzisiaj poszedłem do Empiku i wreszcie zamówiłem długo wyczekiwaną kontynuację SimCity, czyli SimCity 5. No weźmy sobie nowe miasto, czyli Farm. Farm City. To i jest duże, czy jest małe, bo nie widzę. Dobra, poprawmy to. City. To jest dobre. I załóż miasto. Miasto nasze zostało założone. Co robimy? Zobaczmy na współczynnik. Bardzo dużo potrzebnego jest... kurczę, jak to wam powiedzieć? Przemysłu rolnego. Tak bym to nazwał. To weźmy sobie, przyciągnijmy to dalej. Tak, tak. Tak. I tak. Teraz musimy to zrobić tak, żeby to się ładnie nam połączyło w jedną. Dlatego wejdziemy teraz sobie w opcję ronda. W opcji ronda oczywiście musimy to dobrze widzieć. W opcji ronda szukamy właśnie tego rozjazdu. Jak to się obraca? Ale widzicie, widzimy, że nie trafiliśmy, a więc zamykamy to wszystko. Niestety będziemy musieli, tak, po pierwsze usunąć to. Kurczę, no czemu aż tyle lasu wyciąłem niepotrzebnie, ale dobra, no trudno, no co zrobić. Bierzemy naszą aleję, gdzie ona jest? Ona jest tutaj. Przyciągamy o to w ten sposób, tak. I tak tutaj. To nie będzie tych lasów. Szczerze nie wiem, dlaczego to zrobiłem, ale tam mniejsza z tym odewa. Ważne, żeby to wszystko w sumie działało nam pięknie. Co jest? Nie mogę połączyć, nie mogę. To tak zrobimy. O jest, pięknie. To pojedzie dalej prosto. I tutaj na dalszym krańcu oczywiście budujemy coś takiego, coś takiego, coś. Tutaj jest, tutaj kurczę, nie mogę znaleźć tego. No szukam oczywiście ronda dużego. O właśnie, tego oto ronda. To na to sposób, tak. Tylko po to, pewnie się zapytacie, po co to rondo. A po to rondo, aby połączyć wszystkie strefy dookoła. Czyli tą strefę akceptujemy. Tą strefę akceptujemy. I pójdzie ona jeszcze w tą stronę, tak. Może dziko to będzie troszeczkę wyglądało, ale zapewniam was, że to na pewno spełnia w 100% wszystkie możliwe warunki. No dobra, skoro mamy coś tutaj takiego, w tym takim spadzie, w tym załamaniu się, wybudujemy małe miasteczko, małe miasteczko, małe miasteczko. Zaczynamy od tego, że będzie ono miało jedną ulicę, tak. O właśnie,
Tutaj drugą, tak. Trzecią jeszcze tam poprowadzimy. Czwartą. Tak poprowadzimy. Kurczę, no, no nie mogę zbytnio. Ojeju, ale tutaj brzydko to będzie wyglądało. Tak, dobra, myślę, z tym to tak będzie. I może tutaj jeszcze jakąś uliczkę małą damy. O, w ten oto sposób, proszę bardzo. Albo jeszcze jedną po prostu się rozpędzą zawsze. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że się tak rozpędzą do przodu zazwyczaj. Ojej, dobra, tak, to niech będzie, dobra. No i co? Pierwsze wyjście współczynnika będziemy potrzebujemy o małym zagęszczeniu. A więc jak o małym zagęszczeniu, no to dajemy o małym, prawda? Czyli myślę, że tak. I to pociągniemy jeszcze tu dalej. Tak. O właśnie. Tak, o to właśnie. Tu też oczywiście te uliczki w środku naszego miasta będą jeszcze, także o to się nie bójcie. Tak, możemy zrobić to. Tak. Tak. Ojej, i tak, okej. Na środku oczywiście dam jakiś park, bo widzę, że tutaj chyba jest przestrzeń niezaludniona. Dobra. Damy jakieś strefy handlowe jeszcze. Tylko znając życie, zamiast stref handlowych wyrośnie mi zupełnie coś innego w tym miejscu. Nie będę wam sugerował, co może wyrosnąć, ale na pewno to nie będzie to, czego ja chcę, czego oczekuję. Okej, w ten oto sposób. Przyciągniemy jeszcze tą linię, tak. To miasteczko takie małe będzie, piękne. Oczywiście prąd i wodę zaraz tutaj dociągniemy. W ten oto piękny sposób, tak. I jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest, cztery wiatraki. Gdyż aż ponieważ musimy się teraz wziąć jeszcze za farmy. Czyli to będzie... nie mogę takie rzeczy zrobić, po czym myślę, że mogę. Dobra, jak nie mogę, no to tak. O, w ten oto sposób, tak. Pod górkę tutaj się jakoś rozgałęzi, to pięknie. Tu też damy dalej jeszcze. To się połączy, tutaj da następne. Tutaj możemy wydziwiać wręcz, bym tak to nazwał. I wiecie co? Jeszcze zmieniając temat. Ostatnio oglądałem fajny gameplay przedstawiający na SimCity 5. Gdzie chyba jeden z producentów grał w SimCity właśnie i pokazywał, opowiadał, co można, czego nie można. Nie spodziewałem się, że tyle możliwości będzie w SimCity właśnie 5, a jednak są, a jednak mnie to tak jeszcze bardziej zauroczyło, że stwierdziłem właśnie, że dzisiejszego dnia pójdę do Empiku i zamówię SimCity już. Chociaż jak dobrze wiecie, gra wychodzi w marcu, prawda? Jeżeli się mylę, poprawcie mnie, ale tak mi się wydaje, że w marcu wychodzi. I tak też zamówiłem na dzień, w którym gra wyjdzie. Oczywiście jak to wygląda? Że tak powiem, zamawiacie grę w Empiku. Musicie oczywiście podać swój numer telefonu oraz nie wiem, co tam jeszcze to było. Numer telefonu i imię i nazwisko, gdyż w dniu, kiedy zostanie wysłana gra do Empiku, dostaniecie SMS-a, w którym to będzie napisane, że gra już jest wysłana do was. Lecz tak jak nam mi to tutaj jedna pani tłumaczyła, lepiej poczekać za drugim SMS-em, w którym dostaniecie wiadomość, iż gra już jest w waszym, że tak powiem, mieście, w waszej miejscowości, nie będzie mieszkać, więc ja przykładowo mówię o swoim mieście. No i tak to niby wygląda. Mam nadzieję, że szybko to, znaczy szybko, że sama wysyłka to wszystko będzie błyskawiczne. Nie będę zbyt długo czekał na to, aby gra do mnie trafiła. No ale tak jak mówię, jestem tak zauroczony tą grą, że już teraz nie mogę się doczekać i cieszę się jak naprawdę dziecko na gwiazdkę. Ponieważ naprawdę gra jest warta uwagi. Z tego co oczywiście oglądałem. W końcu to mi się stało, ale wszystko to
Tak. 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 Tutaj zakręcimy oczywiście. Też włączymy może w ten oto sposób. Ok. Mamy zbudowaną sieć połączeń, która oczywiście ma na celu nam... oczywiście, nie, źle może się wypowiedziałem. W tym oto moim, teraz w tym projekcie, co widzicie, nie ma nic założonego, że tak musi być. To po prostu zrobiłem z tego powodu, żeby to jak najbardziej realnie wyglądało. Oczywiście, przecież znacie mnie dobrze. Lubię, kiedy coś jest jak najbardziej realne. A skoro mam taką możliwość budowania, czemu z niej bym miał nie skorzystać? Dlatego korzystam pełną parą. Jak tylko idzie dalej, niech to się zapłaci. Okej. Tylko teraz głupio wygląda ta fontanna, która jest tam gdzieś tam po środku naszej pięknej naszego pięknego miasta, czy miasta, no, regionu. Ale dobra, nie wnikajmy w fontannę, budujmy teraz te strefy rolnicze. Wszystko naprawdę to był dla mnie taki szczegół, a jednak był tak bardzo ważny, że no niestety nic nie chciało mi się budować wielkiego z tego powodu, że nie było rolnictwa u mnie w mieście, znaczy w regionach. No dalej, 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 szybciej. Pięknie jest, ale jeszcze tylko tu. O właśnie, coś takiego chciałem zrobić. Fajnie to naprawdę wygląda. Jest to całkiem fajny pomysł nawet na wygląd samej strefy. Takie coś możecie też wykorzystywać przecież w normalnym mieście, nie tylko w strefach rolniczych. Lecz czy wam by się chciało, bo tutaj widzicie, że ja to robię jak bądź szczerze teraz. Ale no nie powiem, ja bym miał to robić w mieście, byłoby z tym by o wiele więcej zabawy niż teraz widzicie. Ojej, dobra, to zaraz smażymy. To też i to też. Weźmy sobie kumeczkę. Smażujemy. Okej, dobra. Dajmy jeszcze tutaj strefę. Tutaj strefę. Jak widzicie, nasza cała strefa jest, że tak powiem, nie, cała jeszcze nie, tutaj jest jeszcze kawałeczek, która strefy, której nie ma rolnictwa. No i cóż, zaraz odpalimy i zobaczymy, jak to poleci, prawda? Będzie śmigać. Okej, dobra, nie, strefa już jest. Tutaj też jeszcze tak parę fajnych trzeba udziwnień porobić, żeby to wyglądało jak najbardziej na miasto, a nie na jakieś... Nie, nie wiem, jak to nawet nazwał w tym momencie. O, właśnie tak. Teraz domki jednorodzinne w ten oto sposób. Tak, tu. Tak, tu. Tak, tu. Dobra. Teraz tylko wystarczy. Tutaj jest ulica. Wyciągnąć ulicę. I wymazać to wszystko, co jest po bokach. Oraz postawić stację pomp. Oraz bierze ciśnienie. Mam nadzieję, że wyjdziemy na plus, że nie będziemy zbyt dużo, tak powiem, wydatków. A tu miałem pompę, no patrzcie, no nie zauważyłem, ale dobra, no mniejsza z tym, że będą najwyżej te pompy. Zrobię to w ten oto sposób. Tak. Tak. Co ulicy oczywiście. Jeżeli chciałby dobrze zauważyć, to jest zrobione prawie co ulicę. Tak. Tak, włączymy, to pociągniemy do samego końca. Sprawdźmy teraz, jak to wszystko nam tu się będzie budowało. Ile mamy wydatków? 1077, czyli nie za dużo. Jak widać, błyskawicznie jest wszystko, że tak powiem, nie że zaludniane. Się błyskawicznie wszystko buduje. Ścinki są, tak wiem, że są ścinki. Nie wiem przez czym są sugerowane, one naprawdę są ogromne, z tego co widzicie pewnie. Aha, tutaj nie ma dojazdu, cholercia.
wait. Weźmiemy ulicę, ulicę przeciągniemy w ten oto sposób. Teraz już jest dojazd i jest wszystko ok. Dobra, łączymy znowu super tempo. No i co jest? Czemu tam się nie chcecie budować? Co widzę, że zapotrzebowanie jest, ale się nie budujecie. Tak samo tutaj. Oczywiście, że się osiedle i osiedle się w tych strefach, gdzie nie chcecie się budować. No właśnie tutaj się osiedle. Już się osiedliłem. No i zobaczmy, no bo tutaj jeszcze trochę zbyt mało. Fajnie, bo ja bym te 200 jeszcze dorobił się tych 200. Tak jest, zarabiamy, chociaż to są grosze, ale zarabiamy, to mi się podoba. Dobra, jeszcze może jedną tutaj taką. Takie coś. A. Regionik to dziwnowo jest troszeczkę chyba za mały, prawda? To wejdźmy do ROI i zacznijmy zabawę dalszą z wstawianiem wielkich budowli. Ok, jesteśmy już. No i teraz co tutaj robimy? Jak tu w ogóle wyglądają finanse, co? Nawet nie wiem. Minimalnie zarabiam, minimalnie, że rzekłbym. No i co? Co teraz? Teraz bym zrobił coś takiego, szczerze. Tak, bym dał tu, pojechał. Tak. I to dalej tu rozplanował. Tylko jest jedno ale. Tutaj mamy, kurczę, kolej, więc przy kolei... No nie, nie zrobię tu krzyżówki, cholera. Razem z koleją może z tej strony, tak, rzucę. Tak, pięknie jest. I tak tutaj przez środek pojedzie kolej. To będzie dosyć ciekawie wyglądało, myślę. Także pomysł też fajny. No i co teraz? Teraz oczywiście zajmujemy się na nowo. Raz, dwa, budową. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Ok. Weźmiemy sobie... nie to rondo. Panie, z czym do lodu. Gdzie mamy ulicę jednokierunkową? Tu jest ona właśnie. Tak, tak, tak i tak. Teraz tu tak, tak, tak i... Aj, chyba źle. Nie, nie chcę. Spoko, my to nadrobimy. Proszę, pani, niech pani się aż tak nie denerwuje. Ponieważ my to wszystko nadrobimy. Prawda? Czemu nikt nie mówi, że to rondo źle postawiłem? Ja pierniczę. Dobra, tutaj tak, 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 tak i tak. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy tutaj? Raz, dwa, czyli tu. W środku już ronda nie będziemy robić, ponieważ sami widzicie, że tutaj jest troszeczkę za mało miejsca, żeby robić w środku tej dzielnicy. Nie wiem, to będzie chyba mieszkaniowa, zobaczymy, czego najbardziej potrzebujemy. Ale myślę, że to będzie niepotrzebne, żeby w tym miejscu stawiać rondo. Więc tak.
nie tak, nie, to musi być tak. Po prostu. Ajajaj, czemu jedna kierunkowa? Nie zauważyłem, co kliknąłem. Szosę zwyczajną, drogę. Tak, tak. Tak. To oczywiście będzie ten zjazd. Tu też. Tu. I tu. W sumie mam połączyć to, prawda? Tutaj tak samo będzie połączone. Prawie jak GTA San Andreas, jeżeli dobrze pamiętacie, było takie miejsce. Oj, nie zarabiamy. Problem mały. Zawsze taka sama, no niestety, ale no nie da się ukryć, że troszeczkę nam ubywa zbyt szybko. Ale dobra. Weźmy sobie, włączmy czas. Teraz tak. Dajmy duże. Raz, dwa, trzy. Cztery. Dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy, czy coś z tego będzie właśnie. Miejmy nadzieję, że tak. Za mało funduszy. Okej, fajnie. Za mało funduszy. Na razie nic nie chcę podpisywać. Ponieważ mogą z tego być nieprzyjemności w przyszłości. Więc no, nawet na no, to, żeby budować. Fuck. To nie, już wchodzimy w bilansik. Zablokować wydatki, tak? Dajmy do 7,5. No fajnie, no teraz pięknie rośnie. Powinno przynajmniej rosnąć. Ciekawe, dlaczego tak spadła tym. Spadło, że tak powiem, dalej, skoczyło mi to słowo z głowy. Spadło. Spadły mi się wydatki. Tak. Ciekawe dlaczego. To mnie ciekawi dosyć mocno teraz. Jeszcze jedną elektrownię wiatrową. Tak. Tutaj pięknie to wygląda, naprawdę. Teraz tutaj też. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I nie wiem, co zresztą potrzebne. Na pewno biura są potrzebne. Ale to w ten oto sposób. Tak. I tak. Zarobiłem 500. Dziewczyno, ogarnij się trochę. No a to teraz polega, żeby to tak pięknie z pewnym limitem, ale z pewną ostrożnością dopiększyć, żeby tutaj nam się zaczęły budować piękne rzeczy. No kurczę, czemu to się nie chce budować? What the hell? No. Ojej, czemu to nie chce to nam się pięknie budować? O, coś tutaj się też zaczyna ruszać, coś poszło do przodu.
zobaczcie, zobaczcie to, co tutaj rośnie. Ładnie wyglądające. Na pewno będą pięknie działać te wieżowce. No, what the fuck? No dobra, fajnie, fajnie to wygląda naprawdę. Cieszę się z tego miasta, bo to jest jedno z lepszych, które mi wyszło w SimCity. Zwłaszcza tych nawet z wizji. O kurczę, zmogłałem. Rośnie w oczach. No zgoda, pod teren golfowy, tak? To on może być w sumie... Ale zobaczcie, jak idealnie pasuje. Teren golfowy jest. Pięknie zarabiamy. Czyli wszystko idzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Tak. Dobra, co ja chcę tu zrobić? Aha, wziąć strefy, usunąć to. Wziąć teraz górę. Aż to mam. Tak, szampana. Jeszcze to do piększych, wiadomo. Ojej, tutaj widzę, że nie sięga prąd. Właściwie nawet nie wiem, jaki to styl jest wybrany. Zmiana stylu. Aha, weźmiemy po prostu Houston i Chicago, żeby z tych dwóch rzeczy wybierało nam budynki, bo Houston i Chicago według mnie są najlepszymi miejscówkami, ale to tak jak mówię, to jest tylko moja taka... Kurczę, znowu elektrownie brakuje. To nie fajnie, nie jest zbyt fajnie. Dobra, jak to z kasą? No fajnie, zarobimy, ale mało. Szkoda tylko, że to nie chce się wziąć w garść, nie chce się to budować, więc no, cóż, co tu zrobić? Jak ktoś ma pomysł jakikolwiek, może tutaj mi oczywiście napisać pod filmikiem, co by zrobić, żeby to zaczęło się budować z takich wielkich stref. Może za wielką zrobię tę strefę, nie wiem. Dobra, to zrobię. Tak, wiecie co, ja to zlikwiduję. Jeszcze raz zrobię strefę, ponieważ nie podoba mi się jedna rzecz. Ona się podzieliła, jeżeli dobrze zauważyliście, to mogliście to dojrzeć, że się podzieliła strefa. Okej, tak. No fajnie, miasteczko fajnie wygląda. Tak. Dosyć ciekawie. Ale śmieci, chwila, moment. Czyżbyśmy umowę zerwali, dlatego tak. 120. Tak, chyba umowę zerwaliśmy, dlatego. Wow, 5000. Jest fajnie. Ale nie ma co narzekać, nie ma co narzekać. Może jeszcze przemysł. Cóż zrobić? Może zróbmy tu jest dwa wiatraki. Jeszcze 100 brakuje, no patrzcie. To jest właśnie to, o czym mówię, że liczenie każdego grosza, jeżeli chcemy cokolwiek tutaj budować fajnego. No fajnie, że to wszystko działa, prawda? To mi się podobało. Na czym ja jeszcze tu mogę zarobić? Muszę zobaczyć. Transportu. Dobra. No, budujcie się, budujcie się, budujcie się. Kurczę, no. Ja bym coś wybudował, ale teraz w tym momencie tego nie zrobię, ponieważ nie pozwalają mi na te środki finansowe. Mianowicie, choć... No, czekajcie, jeszcze jedną rzecz zacznę. Nie to, chciałem to, podpadają HP i biurowce trzeciej kategorii.
tu widzę, że nie mogą być biurowce koło tego. Ani koło tego, ani tu. Kurde, no. Sam myślę, że to jest dosyć trudne rozwiązanie. Jak tutaj sprawić, żeby to wszystko pięknie rosło, a... Tak najtańszym kosztem. A czekajcie, a jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz mnie może uratować. Jedna rzecz. To pytanie teraz. Musimy znowu wejść w strefę. Teraz, proszę Państwa, what the fuck, czemu się nie chce? To jest, dobra. Okej, fajnie. No, teraz zarabiamy już porządniej, fajnie. Ojej, teraz to trzeba będzie jakoś dopiększyć, a tu co się stało? Widzicie to? Tu pod ziemią jest ciekawe. Fajnie. Okej, dobra. Wiecie co, zapiszę, bo tutaj nie chcę tego stracić. A wiecie jak to jest? Teraz to zrobimy troszeczkę inaczej. Jak to było konkretnie? Muszę sobie przypomnieć. Szkoła jest cholera, niezbyt to pasuje. Srogo. Trudno, szkoła, nie szkoła. Czyli muszę to zrobić jeszcze tak, w ten oto sposób, tak, zawijasz. Cokolwiek z tego wyjdzie, z tego mojego tutaj usiłowania, wybudowania czegokolwiek. No! LOL! Ludzie! Nie ogarnę mnie kompletnie. Ale to tylko jeden. Kurde, źle zrobiłem, ale dobra. Ja myślę, że na taką jedną placówkę starczy. Ojej, źle. Ojej. Jak nie tak źle, to gorzej. Pięknie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie teraz. Raz, dwa, trzy. Czyli to musi być lotto. Sam jestem ciekaw, czy z tego coś mi tutaj wyjdzie, czy też nie. Jeżeli tak, to będę się bardzo cieszył. Jeżeli nie, no to trudno się mówi, prawda? Wow, nie pociągnie mnie, kurczę.
dobra. I to oleję do końca. Tutaj właśnie. Żeby to w miarę jak wyglądało. Dobra, w tym oto momencie wchodzimy w ogrody. Wchodzimy jeden tu. Coś zbombałem. Znowu. Again. Nie no. Nie, że... Proszę Państwa, że to było nawet nieźle. Dobra. Skoro nie tu, to musi być tu. I nie ma innego wyjścia. Żeby tak nie było. Dobra, fajnie. Teraz znowu wchodzimy w te ogrody śmieszne. Tu stawiamy. Tak. Teraz bierzemy. Tak. O co? Testuję strel. Tak jest. Wow. Nie wyszło tak jak chciałem, ale dobra. Okej. Zawsze jednym brakuje. Fajnie. Dobra. Tak, tak. 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 I tak. I teraz wiecie co jeszcze trzeba? Trzeba to będzie pięknie udekorować jakoś, prawda? Ja to zrobię w ten oto sposób, po prostu nie będę się tutaj bawili zbytnio z tym. Ten oto sposób to udekoruję. Ale już widzę, że mam mniejsze zarobki niż wydatki. Kurde. Ojej, elektrownie jeszcze siada. Federalne, jednostka wojskowa, poligon rakietowy. Ciekawe. Okej, dobra. Weźmy sobie. Gdzie to jest? Gdzie jest ten punkt? Właśnie spróbuję. Jedno wystarczy. Czy on jest taki mały? Kurde, prosty. Tego też nie rozumiem. Dlaczego tak nie należy? Wręcz, ale mam nadzieję, że się spodoba. Jeżeli tak, to kliknijcie łapkę w górę, to was nic nie kosztuje, mnie jak najbardziej zadowala. Pamiętajcie, oglądacie kanał Sato HD, ja się z wami żegnam, siema, nara, pa. Tymczasem co? Do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.